Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. Witam Masłaj, cześć, tam wciąż i zapraszam was już teraz na kolejny odcinek z Cities Skylines z PlayStation 4. Kraina tornad. Tylko gdzie to tornada? No, i to jest ten moment, kiedy nasze miasto dostanie wielką zmianę, wielką aktualizację. I nie mówię o nowych jakichś mostach, które też chętnie bym nadał w naszym mieście, ale ono jest stworzone, aby ich nie było. Tu są tylko i wyłącznie mosty bambajowe w tym mieście, poza dwoma. Oczywiście są też mosty autostradowe, ale to jest zupełnie inna bajka. Zaczniemy sobie właściwie zbudujemy sobie coś, na co długo czekałem. Ale jedną rzecz teraz się zastanowiłem w sumie, zanim do tego przejdziemy. Jakieś wiadukty na pewno mamy. O, na przykład, to jest wiadukt. I moje pytanie jest następujące. Czekajcie, tylko sobie znajdźmy. To jest to. Nie mogę. Czy jest jakiś wiadukt taki w mieście, wiecie, normalny wiadukt w mieście, bo wiadukty to mi się wydaje, że czasami zdarza mi się budować, który mógłbym zmienić na takie cudo. To są trolejbusy. O, to jest zwykły, no dobra. To jest jakiś europejski. To jest autostrada. Chyba taki bym musiał zmienić, a taki mi nie wejdzie. Taki też nie wiadomo czemu nie wejdzie. Okej. No dobra. Chyba będzie z tym kiepsko, z tego co widzę. Jeśli tu nie wejdzie, to tak, to no dobra. No to widzicie. Tych nowych mostów niestety nie da się chyba w moim mieście tutaj poustawiać jakoś sensownie, żeby były jeszcze funkcjonalne. W ostatnim odcinku powstawiłem jeden, ale z tego co widzę to tylko to jest już max. Max i więcej nie mogę tu nigdzie wcisnąć, no bo tak jeszcze patrzę, nie, tutaj jest most tramwajowy. Nie, no nie mamy tu żadnych wiaduktów sensownych do wstawienia, tu jest z linią Bambaj, ścieżką rowerową. No nie ma. Szkoda, bo one są bardzo ładne. Ale jak już jesteśmy przy tym rejonie, no po pierwsze odbudujmy to sobie, ale rzeczy ważne i ważniejsze to jest rejon tu. Aktualnie tutaj mamy przystanie połowowe i rejon ogólnie wyglądający, no w dużym skrócie, I teraz to zmienimy. Bardzo już od dłuższego czasu na to czekałem. Zobaczmy tylko, która nasza przystań jest bardziej połowowa. Tu jest 320 max, tu jest 400, czyli w teorii ta więcej daje, ale ci wypływają i ładniej, efektowniej wyglądają. Wiecie co? Chyba sobie zostawimy to, a te wyrzucimy, no. Bo jednak wolę, jak mi coś pływa. Dobra, to sobie wyburzamy. I w tym miejscu bym sobie zrobił... A, tu w ogóle można też zrobić te bulwary jakieś nowe. O, no to dobra. To nie jest zły pomysł, jakbyśmy tu jakieś bulwary... Czekajcie, tylko sobie weźmy może tą samą wysokość. To będzie jeszcze jako tako to całkiem zacnie wyglądać. Dobra. I... Teraz tak, weźmy sobie, żeby to w miarę w tym samym miejscu... Czekaj, tak, weźmiemy sobie to tak. Jeśli nam tutaj to chociaż na początku się w tym samym miejscu schodziło, no wiecie to. Jakkolwiek będzie lepiej wyglądać niż tak jakby to było po prostu samowolka. I weźmy sobie te bulwary. Które by tu wziąć, żeby to ładniej wyglądało? Te mi bardzo kuszą. Są to jakieś nabrzeża. Ewentualnie takie, czekajcie. Bo jest tutaj dosyć dużo tych nabrzeż. Albo takie. Zobaczmy jakby to wygląda. Albo po prostu na razie wybudujmy cokolwiek. Ja zresztą zobaczycie o co mi chodzi w ogóle, bo jeszcze jako tako wam nie powiedziałem dokładnie co mi tu chodzi po głowie. Zresztą chyba, że oglądaliście ostatni odcinek, to mniej więcej będziecie wiedzieć. Okej. I tak, tutaj na pewno to bym chciał sobie też zrobić, żeby weszło. Czekaj, nie, to trzeba wyrzucić. Widziałem, że weszło. Dobra. Czekaj, nie gadaj, że możemy sobie schować to, o kurczę. To mi się spodobało, bo możemy sobie zrobić takie ładne kanały. No dobra, to ogólnie całkiem nieźle wygląda, bo jest dosyć nisko poziom wody. Ale zobaczmy, czy to będzie niżej. Nie, to nie jest niżej. Bo taki zwykły... Nie wiem, czy taki zwykły tu nie byłby najlepszy. Bo on wygląda no, nieźle, bym powiedział. O wiele lepiej niż ten zwykły na pewno. Ewentualnie... No, ten chyba tu nawet nie może być, bo... Tak, tam na dole jest taki beton postawiony, to my go nawet zbytnie nie widzimy. Nie, a to... To jest z tymi barierkami lub bez barierek, tak? Tak. Te też ładnie wyglądają, kurczę. Nie, ale wiecie co? Chyba najlepiej będzie wyglądać ten. Albo... No zaraz zobaczymy sobie. O taki. Dobra, i w ten sposób to całkiem zacnie będzie wyglądać. No dobrze, to już bez zbędnego gadania, już wydaliśmy mniej więcej co postawiliśmy. To jest i tak na razie tymczasowy obiekt. W przyszłości to zupełnie będziemy raczej zmieniać. A mam na myśli oczywiście jedyny i słuszny hub przeładunkowy z After Darku. Więc postawmy go tutaj. Może się nie będzie się postawić. No nie mówcie mi, że musi być linii prostej zrobione. No dobrze. Musimy i tak na nowo zrobiliśmy się, bawiliśmy. Tak, czy tak, czy tak. Mi się okazało, że siak. Że trzeba to zrobić tak, jakby gra chciała. No w sumie to mnie jakoś bardzo nie zdziwiło, ale dobra. Zostawmy sobie to tutaj. No i tak, wziąłem ten bez barierki. To mi się chyba nie podoba. Zobaczmy, czy możemy to... Czy możemy to naprawić bez wyburzania? Nie możemy naprawić tego bez wyburzania. No to sobie naprawmy w ten sposób. I postawmy jeszcze raz. No dobra. No jakaś lekka tam barierka zawsze to lepiej wygląda. Jak widzicie, chyba już możecie się domyśleć, do czego tutaj zmierzamy. W dzisiejszym odcinku budujemy sobie dwa porty. Nie jeden. Nie, nawet nie wiem, czy dwa tylko. Możliwe, że nawet więcej niż dwa. Ale na razie się nie będę tutaj jeszcze rozpędzać z tymi, ile ich będziemy budować. Tak czy siak będą na pewno dwa porty w dzisiejszym odcinku. Czyli zupełna nowość, bo tutaj na razie nie mieliśmy żadnego portu towarowego, a to będzie w końcu jakiś port towarowy. Teraz tak, sobie przesunę to jeszcze. Już widzę, że ten dzisiejszy odcinek będzie dosyć długi. Chyba, że zrobię dużo timelapsów, tak może w sensie nawet nie tyle, że dużo, tylko po prostu długich. Możliwe, zobaczymy. Akurat to jeszcze zobaczymy. No to tak, to się przerzuciło. Teraz pytanie, co jest naszą linią jednoszynówkową. Czekajcie, trzeba ją złapać, znaleźć. Dobra, tu się ciągnie. Ok, i tu jest kropka, dobra. No, no nie było to jakoś strasznie trudne w sumie. Teraz tak, stąd sobie wyciągnijmy linię kolejową, ale może tam ładną. Mam na myśli... Tak, te, chyba że wejdzie, no. I sobie weźmy ją. Tak mi dosyć mocno podskakuje, nie, a jest, co dwa skakało, no nieźle. I to byśmy sobie puścili, żeby tak, on najpierw tu nam musi dosyć mocno niestety ostro wykręcić w tą stronę. No dobra. Pojedziemy sobie tu do góry. Tak. Na takim lekko podniesionym, bo wtedy to trochę lepiej zawsze wygląda według mnie. Tu sobie zjedziemy. Bo w sumie możemy trochę sobie zjechać. Dobra, tu sobie zjedziemy na dół, bo tu jest akurat dosyć dobry moment. I stąd sobie wjedziemy do góry. Albo i nie. Chyba tak trzeba zrobić. No dobra. Pójdzie. I tu będzie wjazd. No dobra. Albo nie, wiecie co? Bo tu mogą się robić korki, a to będzie linia towarowa. Czy tak, ogólnie linie towarowe w tym rejonie to są dosyć propićkane. Bo one jeżdżą dosyć różne sposoby. Teraz pytanie. To jest pytanie za 1 milion golda polskiego. Mógłbym sobie zrobić takie coś. A no po części mógłbym. Gdyby nie ten jeden słup. Gdyby nie ten jeden słup, to bym to od razu poszedł. Okej. Czekajcie, może sobie tu jakoś będziemy go bardziej wykręcać. O! No nie, no, to trochę lip nie wyszło. Albo byśmy poszli po prostu do góry i tu. Jakbym zrobił to właśnie jednokierunkowe i bym poszedł w ten, o! Bo te wiadukty to wyglądają, no chyba widzicie, o co mi chodzi. No powiedzcie mi, że te wiadukty nie wyglądają świetnie. Jeszcze nigdy nie miałem okazji, żeby faktycznie z nich skorzystać. Ciekawe czemu? Może tego, że trudno wykorzystać w taki sposób te wiadukty, ale są przecudowne. I tylko jak się nadarza mi okazja... Co tam jest? Nie interesuje mnie to. To od razu biegnę, żeby skorzystać z tego. Dobra. I w ten sposób sobie to wykorzystamy i tu będzie jakoś... To jakoś sobie puścimy wjazd. Dobra. A, tylko to się robi... Mi tutaj się rozjechało na dwa kierunki. Nie, to ja tutaj chcę... Tutaj chcę jednokierunkowy. One way ticket i tak dalej. Czekaj, to sobie rozjedźmy bardziej. Widzę, bo mi tutaj już zahacza o ten tunel. To jest zahacza o ten tunel. Jeszcze bardziej trzeba skręcić. No dobra. Powiedzmy. Tak i tu wjedź. Tak, o, oszty. Tego nie widziałem tu wcześniej. Że tak to powiem, nie widziałem wcześniej, że w tym... Dobra, dajcie mi chwilę, tu muszę przebudować. Ja tak się od chwili zastanawiałem, co to takie korki się zrobiły. Czy to jakieś, wiecie, po przebudowie coś się pozmieniało, po prostu się coś popsuło. A to się okazało, że oni wszyscy wjeżdżają w nasz port. Tak? Dobrze zrozumieliście? Oni już wszyscy z niego korzystają. I na razie, o ile nie widzę jeszcze bezpośrednio naszego żadnego statku, który by do nas płynął, pewnie jest gdzieś tam, o, widać pierwszy, dobra, tak. O, i tu jest drugi, ten na dół chyba szybciej. To sobie czekamy, aż przypłynie coś. O, widzimy jakiś pociąg towarowy przyjechał. Zobaczmy sobie. Skąd ty jesteś? Jesteś stąd. Okej, no dosyć ciekawy kawałek. Kawałek drogi to tutaj sobie przejechałeś. Zobaczmy, czy jakieś kolejne pociągi. Nie, na razie kolejnych nie ma. Czy z tego ktokolwiek będzie korzystać, to na razie zobaczymy. Tak, to jest tymczasowe, testowe i tak dalej. Nie podoba mi się bardzo łączenie tych wiaduktów, ale aktualnie jakąś aktualizację pobieram do Skylinesów, więc może to poprawi, nie wiem, zobaczymy. No i tak ja tutaj zrobiłem te mosty. No wygląda to jak wygląda, przez to, że jest tutaj na jedno szynówka, musiałem to podnieść jeszcze więcej wyżej do góry. To jest wszystko tymczasowe, bo w tym rejonie to jest właściwie wszystko tymczasowe jest. No i poczekamy, aż to się pozmienia. Okej, tu widzimy, że korzystają z tego, o i nasz pociąg już jedzie. A, to nie ten pociąg. To nie ten pociąg, to fałszywy alarm. No, ale widzimy, że jest dosyć duży korek się tu zrobił, czyli powiedzieć bardzo duży. No i... A aż zerknijmy sobie w sumie skąd aż oni jadą. To tak, cały nasz przemysł Z tego co widzimy z autostrady jadą ludzie i od tej drugiej strony przemysłu leśnego też jeżdżą. Tak, to głównie regionalsi tutaj dojeżdżają, ale no dobra. Zobaczmy, czy jakiś ten statek towarowy płynie. Jest, płynie pierwszy statek towarowy. No i tak, głównie w dzisiejszym odcinku zajmiemy się innym portem, no ale już trochę zmarnowaliśmy tutaj, znaczy zmarnowaliśmy. Zajęliśmy swojego czasu tym portem, więc za chwilę tym się tutaj dalej rozwiniemy. No ciekawe, no, poczekajmy aż on tutaj w końcu przypłynie. Jest, proszę bardzo. A, i pod tą stroną jest pod światłem, no to lipa. No to lipa, nie mam jak tutaj sensownie go sfotografować, ale ewidentnie widzimy tutaj przy okazji, że to nie jest jeden, a to są trzy towarowe. No nieźle, nieźle. No to jakiś tutaj już port taki towarowy na początek można by powiedzieć, że mamy. Wygląda to dosyć nieźle, zaraz zobaczymy co ten statek ile ma. I widzimy też przy okazji, że tu przyjeżdżają cały czas pociągi. Ten skąd przyjechał? Wow, ten przyjechał z drugiego końca miasta, okej. A ten przyjechał z drugiej... nie, to nie jest... no, to jest i tak dosyć daleko bym powiedział. No nieźle. I zobaczmy co ty tu masz. 100, no to nieźle. 100 to dosyć mocno załadowany, bym powiedział, statek. Ten też jest 100, a ten, jak widzisz, ten też jest 100. I pewnie teraz te nasze pociągi nowe będą się załadowywać na fulla, zaraz zobaczymy. Czy on zniknie? Zniknie. Okej, no i pewnie kolejne pociągi tutaj zmierzają i niedługo będą się z tym pojawiać kolejne. Według mnie kapsza ładunkowa to jest jedna z nielicznych rzeczy, którą trzeba kupić w After Darku. No i przejdźmy do konkretów, co będę chciał w dzisiejszym odcinku zrobić, bo to jest testowy. Chciałem sprawdzić, czy jest potrzebne. Ewidentnie jest potrzebne. Gdzie wybudujemy sobie normalny, główny port, bo tamten będzie jeden taki mały. A główny będzie tu, w tym rejonie. Nie wiem jeszcze, jak go tutaj składuję, bo będę chciał postawić dwa porty towarowe, huby przeładunkowe, dwa podwójne w tym rejonie. I tu port pasażerski, dwa pewnie też jakieś pasażerskie schować tutaj. Możliwe, że nawet jakieś promy puścimy w tym rejonie, aby pływały sobie właśnie po tym rejonie, w tym, żeby stąd pływał jakiś tutaj promik. Miał tutaj jedną z przystanek i tu podpływał. Zobaczymy, może się to uda skręcić. Tu nawet nie myślę, żeby go wrzucić. Wyglądałoby to cudnie, gdybyśmy mieli tutaj prom podpływający w tym rejonie. Ale nie chce mi się go wciągać tutaj, tu jest i tak już bardzo gęsto. Ewentualnie napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy tutaj wciągali promy. Ale zacznijmy sobie od timelapsa i w dzisiejszym odcinku większość będzie rzeczy w timelapsie. Trzeba tu wcisnąć najpierw towarowy, a później pasażerski i jeszcze w międzyczasie trzeba to poukładać. No, zabawy co niemiara. Zacznijmy od towarowego portu. Nie przemyślałem, żeby tutaj zrobić zjazd autostradowy, ale spokojnie, tutaj jakoś wyciągniemy jeden zjazd autostradowy w tym rejonie, nasz Bambaj tu i tak jest na razie tymczasowo. Tu jakoś go wyciągniemy, znaczy tu jest w sumie jeden zjazd, ale on jest tymczasowy może i gdybyśmy go wyciągnęli, przeciągnęli, wyrzucili tu jakichś sensownych rozmiarów autostradę dwupasmową do naszego portu, to będzie to i tym będziemy się teraz zajmować. No i witam, jak widzicie, trochę się tutaj zmieniło, trochę też czasu minęło. Nasze porty robiłem głównie budowę podczas jakichś meczów, więc dużo tam timelapsów pewnie nie mieliście z ich budowy, ale wyglądają jak na załącznym obrazku. Mamy aktualnie 4 porty, plus jeszcze jeden typ bym chciał wcisnąć, w sensie zobaczymy. Chyba nie, dobra. Nie, tutaj już jednego nie wcisnę, tu będą dwa pasażerskie pewnie, raczej mi się uda jakoś jeszcze schować. Plus jeden pasażerski tutaj i uregulowanie wszystkich mostów w tym rejonie, bo tego trochę jeszcze tu będzie. No dobrze, to jeżeli nie uda mi się tu wcisnąć jakoś bardzo blisko tego jednego jeszcze, no to nie będzie. Zobaczymy, to jeszcze tam nie będę kombinować. No i jak widzicie na załączonym obrazku jest już jakaś infrastruktura drogowa, autostradowa, no coś tam wymyśliłem. Był pomysł, ostatnio miałem też tutaj wszystko jeszcze pomysł, żeby puścić po prostu tutaj drogę stąd autostradową. Może tak zrobię, żeby po prostu to wszystko był stąd już tylko jeden wyjazd. Możliwe, że tak też zrobię, ale to jeszcze zobaczymy. To jeszcze nad tym się będę zastanawiać. Jak to wygląda na załączonym obrazku? Ogólnie to wszystkie, to dookoła, to są bulwary, po których mogą nasi piesi chodzić. Czemu tak to zrobiłem? Bo dzięki temu mogę puścić właśnie, wszystkie osoby dochodzą do pętli, do przystanków autobus bambajowych w tym rejonie i oni mogą przejść z każdego portu, nie muszę do nich puszczać autobusów, tylko każdy ma tutaj zejście piesze i oni idą sobie tędy, idą. Oczywiście jakiś tu będzie bliższy dojazd niż aż do tego przystanku, bo to jest przesada. Stąd będzie jeszcze wyjazd na pewno kolejowy, bo to się prosi o to, aż specjalnie to dobudowałem. No i całkiem nieźle tutaj wyglądają właśnie te nasze skarpy w tym rejonie w ten sposób poukładane. Tu jeszcze nie jest gotowe w ogóle. No ale mniej więcej widzicie jak to wygląda. Ten wjazd tutaj też jest tymczasowy, to mam nadzieję, że się domyśliliście. To jest tylko tymczasowy wjazd, bo na razie nie wiem jeszcze jak go przyciągniemy, tak? Tutaj jest słup od metra. Będę musiał coś z tymi słupami właśnie od metra pokręcić, aby nasz wyjazd kolejowy był prosto i on skręcał tu jakoś. Prawdopodobnie gdzieś na tym przecięciu, aby go jakoś trochę bardziej właśnie schować, te łączenie naszych tutaj dróg. Ten handel tu pewnie trochę się jeszcze rozwinie w te rejony, ale zobaczymy. Lecimy dalej z ciągiem dalszym naszego timelapsa. Coś tam się tutaj spaliło. Lub artystyczny. Ojej, niedobrze, niedobrze. Dobra, lecimy dalej. No i oczywiście nasze bambaje, no trochę dalej. A tutaj taka ciekawostka, nawet nie wiedziałem, że to jest możliwe. Mieliśmy statek wewnętrzny, który wypłynął z portu w naszym mieście i popłynął do portu w naszym mieście obok, zaraz obok. Jak widzicie na załącznym obrazku, wypłynął i płynie do tego samego. Co najważniejsze, ten statek został stworzony, a właściwie pojawił się w moim mieście, czyli tutaj dokładnie, i z niego wypłynął, nie przypłynął z regionu. Także jest to dosyć ciekawostka, podobnie jak z samolotami towarowymi. No i widzicie, trochę się tutaj zmieniło, a dokładnie co i jak już wam pokazuję. Po pierwsze mamy autostrady całkowicie zrobione. Po pierwsze mamy tutaj ładny most autostradowy puszczony przez środek naszego portu, dzięki któremu mogą wszystkie nasze pojazdy towarowe, paczkowe też na pewno, docierać do wszystkich rejonów. Tutaj jest wszystko to poukładane, rozłożone i w tych rejonach ludzie mogą chodzić naszymi ścieżkami bezpośrednio do wszystkich swoich celów, czyli do miejsca pracy. Dalej stąd, z tej strony, z kolei jest rozjazd i zjazd, który widzicie dołem, przejazd naszej autostrady, gdzie mamy tutaj jeden zjazd, taki dosyć odjechany, zakręcony, to jest jeden z wjazdów na górę, a wjazd, z kolei zjazd na autostradę jest poprowadzony stąd, z naszej alei i z tego akurat sądzę, że w przyszłości będzie jeszcze więcej Jakby teraz już mało korzystało, to jeszcze będzie więcej. Tu jest też przy okazji jeden zjazd do przemysłu, bo on był tutaj bardzo potrzebny w tymże rejonie. No i tutaj ten nam się rozjeżdża i zjeżdża w autostrady, dzięki którym to wszystko się tutaj nam łączy w dużym skrócie. Przy okazji stąd jest też prowadzona bezpośrednia autostrada, dzięki której pojazdy mogą bezpośrednio wyjechać tą autostradą, ale domyślam się, że tego raczej będą to akurat rzadko robić, jak widzicie. Są poprowadzone tutaj w dużej ilości samochody, wszystko tędy jedzie i drugą stronę podobnie. Tu jest jeden zjazd, tu z kolei z tej alei dosyć duży jest zjazd poprowadzony i to dosyć dobrze. Przy okazji nasza stacja jednoszynowa została tutaj przesunięta w ten rejon. Nowa linia tramwajowa, o tym za chwilę. Tutaj nasza kolejna stacja była już w tym rejonie, teraz tylko ma doprowadzone w zupełnie inny sposób nasze pociągi. I dalej ona miała się tutaj już kończyć, ale stwierdziłem, że możemy ją pociągnąć jeszcze dalej. Ciągnie się wzdłuż naszego portu i do portu pasażerskiego, nad którym dzisiaj nie będziemy niestety już pracować. Przy okazji nasze helikoptery tutaj wszystkie są poukładane, a tutaj biurowce. Biurowców jest dosyć dużo. W rejonie widzimy też nasze pociągi. To jest trasa pociągów towarowych, tak samo jak i tych. I one tutaj przyjeżdżają cały czas w jedną i w drugą, łączą się. Jest ich naprawdę, bym powiedział, że całkiem dużo. I jak widzicie na załączonych obrazkach, one tutaj spokojnie wjeżdżają. Jak wjeżdżają? Wjeżdżają przez nasz nowy węzeł, jest to trochę bardziej uporządkowane niż wcześniej. Mamy 3 wjazdy kolejowe na dół. Jeden jest tutaj, w sensie na dół, czyli do wersji towarowej, tutaj i tutaj. Ci wszyscy mogą tutaj sobie wjechać, czyli przejeżdżają tym bocznym torem. Niestety przez jeden potem musiałem przeprowadzić tutaj pociągi towarowe, no ale nie jest tak źle, jakby mogło być. Dalej idąc, a właściwie patrząc, jak widzimy, tutaj jest jeden odjazd do tej stacji kolejowej, to jest nowa stacja kolejowa, która będzie dojeżdżać do naszego portu pasażerskiego. Stwierdzimy, że nie tylko jednoszynówka, tramwaje, jednakże pociągi też mogłyby tam jakoś dojeżdżać. I już nawet z tej samej stacji jednej pojedynczej całkiem dużo osób korzysta. Przy okazji tutaj jest zjazd i jak widzimy, trochę osób z niego korzysta. On bardzo niedawno powstał, przed chwilą go właściwie wbudowałem. Tak bardziej w ramach testu, żeby zobaczyć. Przy okazji wzdłuż naszej autostrady też zjeżdża metro. Zostanie wielki gąszcz tych wszystkich linii, tak? Tu jeszcze są linie tramwajowe, właśnie o linii tramwajowej. Teraz ona wjeżdża bezpośrednio tutaj i ma tutaj jeszcze jeden przystanek. Są tutaj 2 linie. Jedna to jest niebieska, która ma odjechaną trasę, ale to wam zaraz pokażę. A druga tutaj jeszcze jedzie stąd, bezpośrednio przyjeżdża takimi naszymi przejazdami. Póki co tymczasowo jest upuszczona już trasa rowerowa, jak widzicie, wykorzystywana. Dzięki niej mogą ludzie dojechać w różne rejony, już te dalsze. No i mniej więcej tak to wygląda, jak widzicie na załącznym obrazku. Trochę się tutaj pozmieniało, trochę poddawałem i tu będę próbował jakoś wybudować ten most, bo to jest ważny element tego rejonu, którego jeszcze cały czas nie ma. Nie wiem, jak go zrobimy, bo po pierwsze, trolejbusy chętnie bym przeciągnął na drugą stronę, to tak powiem. Jednakże nie mam zielonego pojęcia, jak ja bym to zrobił, bo chciałem tu puścić jeden most z mostem metra. Puszczenie tu 2 mostów będzie bardzo problematyczne. Jednakże najprawdopodobniej, i to taki ciekawostka, czyli nasz Bambaje, będą jechać osobnym mostem wzdłuż naszego mostu metra, bo się nam nie zmieszczą, bo będzie tak duża ilość linii, że po prostu będziemy w ten sposób zmuszeni to puścić. Także tak to wygląda. Tu jest nasza też jedna z stotowni, ona bardzo dobrze obsługuje nasze wszystkie statki i to jest też na duży plus. Dobrze, linia tramwajowa, o której przed chwilą już mówiłem nie jeden raz. Zobaczmy, jak ona biegnie. Znajdziemy ją, czekajcie, bo to nie jest ta linia, to jest ta niebieska. Musimy znaleźć tą niebieską, no widzicie, jest dosyć dużo linii. Ja wszystkie zresztą co jakiś czas sprawdzam, czy jest dobre obłożenie. Ogólnie z tej linii dosyć dużo ludzi korzysta. Nie wiem, jeszcze nad nią nie patrzyłem dokładnie. Jak widzicie, ona jedzie stąd, później zakręca. Tu ma niestety ostry zakręt, ale no cóż. Jedzie kawałek przez kampus, to jest akurat dosyć dobry pomysł według mnie. Dalej skręca sobie w tymże oto rejonie i jedzie wzdłuż przez nasz most, przejeżdża w tym rejonie, skręca sobie też tutaj do tego naszego rejonu, tutaj obok tej naszej dzielnicy odjechanej i zawraca sobie tak, obok tej stacji metra jedzie i tu ma pętelkę po prostu w tym rejonie bez jakichś odjechanych rzeczy, no i tak samo wraca. Pętla jest bez jakichś odjazdów, po prostu ją tutaj wstawiłem, bo musiałem ją gdzieś wstawić, a nie chciałem puścić już dalej tego Bambaju, bo gdybym to zrobił, to albo bym musiał, no widzicie, puścić go tutaj i tu zrobić pętlę, albo nie wiem co, bo tutaj już jest, tu jest już ciasno, tak? Na tym węźle już udało mi się doprowadzić do tego, że nie ma korków, co jest bardzo dobrą nowiną. Jednakże wprowadzenie tutaj kolejnej linii nie wiem, czy byłoby dobrym pomysłem, domyślam się, że nie. Dlatego też nawet tego nie próbowałem robić i jest tak, jak jest. Dobrze, to byłoby na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Co będzie się działo? Tam, ale zanim to, tą aleją to wiemy, już jeżdżą Bambaje. I tutaj ta aleja będzie stąd przeciągnięta, stąd będzie jechać aleja Bambajowa łącząca się z tą. Ta nowa z tymi się też jakoś podłączy i będzie dużo się tu jeszcze działo. Oj tak, to spokojnie, to możecie być pewni, że tu się jeszcze będzie dużo działo. I co jeszcze ważne, to tu musimy jakoś uporządkować i będę musiał też wybrać, który most najlepiej będzie nam tu pasować, bo możemy się trochę pobawić. Do zobaczenia już w kolejnych materiałach na moim kanale. No i z takim portem Was tu zostawiam. Cześć!